Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska, reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lasala. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać i podziękować za to, że zdecydowaliście się spędzić to dzisiejsze popołudnie uczestnicząc w dyskusji Świat 10 lat po kryzysie, co dalej, którą organizujemy we współpracy dzięki wsparciu Fundacji imienia Friedricha Eberta. I chciałem bardzo serdecznie podziękować, że zaproszenie do udziału w dzisiejszej dyskusji przyjęło tak zaczne grono panelistek, panelistów. Chciałbym przedstawić pani profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, Szkoła Główna Handlowa, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Chciałem przywitać redaktora Rafała Wosia, Tygodnik Powszechny, autora książek Dziecięca choroba liberalizmu to nie jest świat dla pracowników. I wreszcie chciałem złożyć specjalne podziękowanie za to, że przybył specjalnie do Polski, do Warszawy na tę dyskusję pan profesor Andreas Nelke, profesor autor Wyższej Uniwersytet imienia Goethego we Frankfurcie nad Menem. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Nasze spotkanie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie Fundacji imienia Friedricha Eberta. Chciałem zaprosić współgospodarza dzisiejszego wydarzenia, pana dyrektora Ernsta Hildebranda, o rozpoczęcie naszej dyskusji. Pan Ernst Hildebrand, dyrektor Fundacji imienia Eberta, przedstawicielstwo w Polsce. Dziękuję bardzo, aber ich werde nicht Polnisch sprechen, weil ich dieser Sprache überhaupt nicht mächtig bin. Vielleicht in 2 Jahren oder so, dass ich dann halbwegs vernünftig paar Worte. Państwo, po polsku będę znał kilka. Na razie to jeszcze tak nie wygląda. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Zawsze cieszymy się na możliwość dyskutowania na takie tematy i też cieszymy się, że Centrum La Sala jest naszym sprawdzonym partnerem w zakresie prowadzenia takiej progresywnej debaty politycznej w Polsce i ekonomicznej w Polsce. To jest też bardzo ciekawy temat. I jak zaczęliśmy rozsyłać zaproszenie, to też zastanawialiśmy się tak naprawdę nad tym, jak sytuacja wyglądała 10 lat temu, jakie wtedy były obietnice polityków i polityczek składane w kontekście kryzysu finansowego, który potem nastąpił, i muszę powiedzieć szczerze, że mam takie poczucie, że udało nam się zawrzeć wiele przyjaźni. Było takie oczekiwanie, że politykom uda się jakoś ujarzmić rynki finansowe, natomiast okazało się to iluzją. Wydawało nam się, że będzie to możliwe, żeby tak uregulować sektor bankowy, żeby nie stanowił już takiego zagrożenia kryzysowego, natomiast to też okazało się iluzją. I te próby podejmowane w Europie w zakresie koordynacji polityki gospodarczej w długiej perspektywie czasowej, to też się jakoś nie sprawdziło szczególnie. I wydaje mi się, że polityka ratowania waluty euro doprowadziła tylko do tego, że dobudowano kolejną warstwę takiego domku z kart, i to jest ten mechanizm stabilizacyjny w Unii Europejskiej, ale jeżeli naprawdę to miałoby być stabilne, to potrzebowalibyśmy czegoś innego, bo w tym momencie nie osiągnięto jeszcze takich kluczowych zamierzeń dotyczących koordynacji i stabilizacji tej polityki finansowej w Unii Europejskiej. Pod kątem politycznym też nie spełniono obietnic. Pamiętam jeszcze, jak wtedy, przed 10 laty, intelektualiści niemieccy mówili, że nadszedł koniec neoliberalizmu i że teraz znowu jest czas na lewicę, na centrolewicę, ponieważ przeciwnicy po prostu stracili wiarygodność, ale to też się nie sprawdziło, bo w ostatnich 10 latach no, centrolewica nie osiągała takich sukcesów politycznych, nie uzyskała większego poparcia ze strony społeczeństwa, także ten kryzys, który też naraził na szwank wiarygodność neoliberalizm, no, lewica nie zdołała na tym skorzystać i zwiększyć poparcia dla swoich stanowisk politycznych. Także musimy teraz zastanowić się nad tą porażką tak naprawdę, nad tym, co nam się nie udało, i zastanowić się, jakie wnioski z tego można wyciągnąć. I tutaj cieszę się też, że jest to debata prowadzona w wymiarze polsko-niemieckim.
Dziękuję Andreasowi, że przyjechał do nas. Dziękuję też innym uczestnikom, innym dyskutantom za to, że biorą udział w dyskusji. Cieszę się, że na tę rozmowę i też dziękuję Michałowi za to, że będzie moderował naszą debatę. Dziękuję Państwu bardzo. Raz? O, teraz działam. Nasze spotkanie będzie oczywiście miało charakter rozmowy, do której także Państwa zachęcimy, ale na początek chciałem zapytać nasze grono w panelu, zanim przejdziemy do tego pytania, które jest w tytule, czyli co dalej, czyli co czeka nas w najbliższej przyszłości, to chciałem zapytać się najpierw o diagnozę, to znaczy o określenie miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj, 10 lat po kryzysie, ponieważ gdy ten kryzys rozpoczął się w 2008 roku, pojawiło się wiele komentarzy, wiele analiz dotyczących tego, że upadł pewien porządek. Mówiono, że żyjemy w czasie interregnum, czyli okresie, kiedy stare umarło, a nowe się jeszcze nie narodziło. I moje pierwsze pytanie do Andreasa Delke to właśnie pytanie, gdzie my się znajdujemy? Czy znajdujemy się w zupełnie nowym porządku społeczno-ekonomiczno-politycznym w porównaniu do tego, co było przed kryzysem? Czy też po prostu mamy do czynienia ciągle z kontynuacją, czy też z jakimś nowym paradygmatem? Więc jeśli mógłbym Cię poprosić właśnie o interpretację tego, gdzie się znajdujemy. Ja. Sehr gerne, vielen Dank. Ich denke, dass wir immer noch in dieser Interregnum-Phase sind und diese Interregnum-Phasen dauern länger, als wir häufig annehmen. Kapitalizmu w XX wieku, to zobaczymy, że były takie fazy stabilności. Mniej więcej 20, 30, 40 lat trwały te fazy stabilności, a potem zaczynał się czas kryzysu i potem tak na zmiany. Mieliśmy taką fazę kapitalizmu liberalnego, to był początek XX wieku, to były lata 20. I ta faza liberalnego kapitalizmu zakończyła się kryzysem lat 30. To był kryzys, który długo trwał, mniej więcej 10 lat się ten kryzys utrzymywał. Potem była faza kapitalizmu, który określiłbym jako kapitalizm zorganizowany. To też była faza długa, sięgała mniej więcej do lat 70. XX wieku. I w latach 70. istniały rynki finansowe, które na przykład były kontrolowane przez państwa narodowe. Były też kontrole, jeżeli chodzi o przepływ kapitału. Potem kolejna zmiana, lata 80. to był znowu taki kapitalizm bardzo liberalny, bez tych kontroli ze strony państwa. I ta faza liberalnego kapitalizmu właśnie się załamuje od momentu kryzysu finansowego, który zaczął się w roku 2008 i obserwujemy w tym momencie początek nowej fazy i to będzie znowu liberalizm, który jest w dużo większym stopniu zorganizowany, gdzie ingerencja państwa znów odgrywa dużo większą rolę niż miało to miejsce w ostatnich 20-30 latach. Mamy znowu większą rolę kontroli państwowych realizowanych przez państwa narodowe i obserwujemy też, że kapitalizm tak zwany państwowy rośnie w siłę na przykład w takich krajach jak Chiny, ale również w krajach zachodnich oblicze kapitalizmu się zmienia. Widzimy też, że rosną w siłę ruchy populistyczne również na zachodzie Europy i nawet liberalne rządy, na przykład rząd niemiecki, zaczynają rozmawiać o polityce przemysłowej, co wcześniej nie miało miejsca. To jest zaprzeczenie takich zasad liberalizmu, żeby rząd rozmawiał o polityce gospodarczej i myślę, że to wszystko świadczy o tym, że nadchodzi zmiana, nadchodzi pewien zwrot w kapitalizmie. Może on całkowicie się nie załamie, ale wydaje mi się, że będziemy w kolejnych latach odchodzić od takiego ciągu sukcesów liberalizmu, liberalnego kapitalizmu w kierunku takiego liberalizmu, gdzie jest większa kontrola ze strony państwa. To jeszcze wrócę w drugiej rundzie. Wrócę w drugiej rundzie do Andreasa Delke, aby zapytać się o szczegóły, jak ten kapitalizm przyszłości
będzie wyglądał. Natomiast chciałem zwrócić się do pani profesor Mączyńskiej i jako do osoby, która obserwuje świat gospodarki i świat rynków, ponieważ ten kryzys był też interpretowany, że ten kryzys pokazał wszechwładzę rynków finansowych, że ona może być zgubna dla ładu społecznego, dla gospodarki. I moje pytanie brzmi, czy 10 lat po kryzysie finansowym rynki są słabsze czy silniejsze? Czy według pani są poddane lepszej kontroli w tej chwili politycznej, demokratycznej? Czy też zrobiono w tym zakresie mniej niż powinno było się zrobić? Jeszcze raz dobry wieczór. Ja uważam, podzielam opinię, która tutaj padła, że jednak te rozwiązania, które zostały wprowadzone, one no, zostały wprowadzone pewne mechanizmy kontrolne dodatkowe, ale one w gruncie rzeczy są rozczarowujące. Są, no, nie uzyskujemy tego, o co chodziło, czyli większego porządku w gospodarce. I teraz nie brakuje opinii, że kryzys taki, jaki przeżyliśmy w 2008 roku, wróci tylko ze zdwojoną siłą. Przykład, no, funkcjonowanie agencji ratingowych. Agencje ratingowe funkcjonują według zasady, że kontrolowany, oceniany płaci oceniającemu. Od dłuższego czasu ekonomiści zwracają uwagę, że to jest rozwiązanie kryzysogenne i nie wiem, państwo zapewne widzieli albo czytali książkę Michaela Lewisa The Big Short, a film był Big Short, gdzie była pokazana agencja Standard & Poor's, gdzie na pytanie analityka, dlaczego daliście ocenę papierom wartościowym same A, czyli same piątki, a wiedzieliście przecież, że to są słabe papiery, odpowiedź padła w tym filmie, no przecież gdybyśmy nie dali, to poszliby do innej agencji. Więc to tylko jest jeden z przykładów siły rynków finansowych, a zarazem słabości rynków finansowych. Jest taki rysunek, ciągle on mi stoi, mam tutaj rozmowę na ten temat z panem Andrzejem Mleczko, kiedy on narysował wspaniały rysunek i bardzo mu zazdroszczę tego rysunku, bo on w jednym rysunku powiedział więcej niż to, co ja mogę w 15 minut mówić. Narysował Pana Boga. Pan Bóg niesie globus, a idzie w kierunku z napisem serwis, czyli świat się popsuł. Pan Bóg niesie do serwisu. Powstaje pytanie, kto ma być tym serwisantem. I moim zdaniem rynki finansowe narzucają zasady serwisowania. I to dobrze nie wróży, ale ja bym chciała, ja nie wiem ile czasu mogę mówić, ale proszę mi dać znać, jak będę musiała skończyć. Otóż, bo powstaje pytanie, dlaczego się tak dzieje, bo gdybyśmy popatrzyli na to, co się obecnie dzieje i na co zwraca się uwagę na przykład corocznie w Davos, to nasila się kryzysogenność, rośnie częstotliwość kryzysów, pojawiają się różne formy kryzysów. Mamy kryzys globalizacji, mamy kryzys neoliberalizmu, czyli takiego właściwie skompromitowania się neoliberalizmu. Mamy kryzys demograficzny, demograficzno-imigracyjny. No ja, mamy kryzys stopy procentowej. Proszę Państwa, tradycyjne rozwiązania, które były ukierunkowane na naprawę, poprawę, pobudzanie gospodarki, czyli polityka monetarna, tracą, właściwie to są wybite zęby polityki monetarnej, bo mimo dodrukowywania pieniędzy, luzowania polityki, stopy procentowe wciąż się utrzymują na niskim poziomie, a inflacja, w Szkole Głównej Handlowej niedawno się odbyło posiedzenie w poszukiwaniu inflacji. Proszę Państwa, niedawno to byłoby nie do pomyślenia. Jakie poszukiwanie inflacji? My nie chcemy inflacji. Otóż my chcemy inflacji na określonym poziomie pobudzającym gospodarkę, a tymczasem już był okresy deflacji, a więc usypianie gospodarki, czyli polityka monetarna ma jakby wybite zęby trochę.
I to, to pokazuje, że namnożyło się pieniądz, z jednej strony duża ilość pieniądza, który nie znajduje ujścia odpowiedniego. I teraz powstaje pytanie, dlaczego? A jak nie znajduje ujścia w sektorze realnym, to znajduje ujście w sektorze spekulacyjnym, czyli to, co się dodrukowuje, wraca do sektora spekulacyjnego, finansowego. I teraz ostatnia część, chciałam to powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, bo pan pytał o diagnozę. No dlaczego tak jest? Dlaczego taka bezsilność w gruncie rzeczy w świecie panuje? Bo jeżeli ten kryzys na przykład nierówności społecznych, pani Christine Lagarde, trudno jej zarzucić, że jest przeciwniczką kapitalizmu, ale ona prawie na każdym corocznym spotkaniu w Davos grzmi, że jeżeli nie będzie się zapobiegać narastaniu nierówności, no to dojdzie do tego, co jeden z najbogatszych biznesmenów powiedział kiedyś, że rozniosą nas widłami, na widłach nas rozniosą, tych bogatszych. Odbył się w 2014 taki charakterystyczna konferencja, która się nazywała Inkluzywny Kapitalizm. Ale porozmawiali, rozjechali się, bo to byli najbogatsi tego świata, Rockefellerowie, Rothschildowie, Clintonowie, książę Karol i tak dalej. I nic z tego nie wyniknęło poza strachem, poza pokazaniem strachu, że coś się niedobrego dzieje. A co się niedobrego dzieje i dlaczego? No przede wszystkim jest zagrożenie sekularną stagnacją, czyli stagnacją na wieki wieków. Amen. Czego doświadczają już kraje wysoko rozwinięte? Mamy strefę euro, stopa wzrostu około 1%. Tak? I teraz i o tej sekularnej stagnacji mówią nobliści, tacy jak Krugman, ale też inni profesorowie, Summers i inni. I teraz dlaczego tak jest? Otóż no, wkroczyliście my w krajach, cały szereg jest, świat się chwieje w ogóle, a chwieje się z powodu tego zachwiania różnego rodzaju proporcji. Proporcji w sferze podziału majątku, jak zachwiane są proporcje, to świat się chwieje. Proporcji w sferze między sektorem finansowym i sektorem realnym. I teraz mamy do czynienia w świecie wysoko rozwiniętym z syndromem gospodarki nadmiaru. Pułki się uginają. Nie ma tu w sali osoby, która by nie mogła czegokolwiek kupić, jeśli tylko ma pieniądze. Nie kupi w kraju, kupi za granicą. Ale producenci walczą, muszą walczyć, czy handlowcy, o każdego nabywcę. Walczą, używając często nieetycznych metod. W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ukazała się książka dwóch noblistów, Schillera i Akerlofa, zresztą ona też się ukazała w Niemczech, przekład tej książki. Książka się nazywa Złowić frajera, a podtytuł ma Ekonomia manipulacji i oszustw. W języku niemieckim to trochę inaczej zostało przetłumaczone, ale tam był Fishing for Fools, oryginalny tytuł po angielsku, więc dlatego przetłumaczone zostało złowić frajera, gdzie pokazane jest, jak bardzo w tej gospodarce nadmiaru producenci walczą. I teraz o klienta. Całkiem niedawno u państwa, co podziwiam bardzo, w Niemczech, ukazała się książka pana profesora Colliera z oksfordzkiego profesora, która się nazywała po angielsku The Future of Capitalism, a u państwa przetłumaczone zostało jako Socjaler kapitalizm, coś takiego, tak, ale oryginał się ukazał w listopadzie, a Niemcy już mieli w lutym tę książkę w rękach. I pan profesor Collier używa pojęcia, uwaga, społeczeństwo Rottweilerów, czyli my wykształtowaliśmy sobie w tych latach, od lat 70. czy 80. od czasu dominacji neoliberalnych rozwiązań, społeczeństwo Rottweilerów. On daje takie propozycje, które się na pewno nie wszystkim podobają, różne podatkowe i inne, żeby temu się przeciwstawić. Zupełnie ostatnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak kryzys, jeden kryzys, drugi kryzys, trzeci kryzys, wiecznie mamy jakieś kryzysy. Dlaczego
to oznacza, że system słabnie. A dlaczego? Moim zdaniem właśnie to przesilenie cywilizacyjne następuje. A co to jest przesilenie cywilizacyjne? Kiedy jedna cywilizacja się kurczy, a druga napiera. I my jesteśmy, mamy rozwiązania stosowne do starej cywilizacji, na przykład przede wszystkim do cywilizacji przemysłowej, a rzeczywistość jest inna i te stare rozwiązania nie pasują. Pojawiają się różnego rodzaju konflikty i nie sposób jest wyjść z tego obronną ręką. Otóż ja napisałam taki tekst, gdzie napisałam modele kapitalizmu, granice ewolucji. Jest mi bardzo bliska opinia pana profesora Wallersteina albo Wallersteina, który mówi, że koniec kapitalizmu jest taki drogowskaz, koniec kapitalizmu wkrótce. A to wkrótce zostało skreślone i napisane koniec kapitalizmu już teraz. Więc ja, to jest opinia, z którą trzeba się liczyć, dlatego że nowa cywilizacja, ta czwarta rewolucja, bo pierwszej, symbolem pierwszym jest maszyna parowa, symbolem drugiej żarówka, symbolem trzecim komputer, a symbolem czwartym jest, czwartej rewolucji, jest sztuczna inteligencja. I do tych rozwiązań sztucznej inteligencji uberyzacja tutaj w grę wchodzi też, czyli platformowe różne biznesy, kompletnie nie pasują stare przepisy. To nieprzypadkowo żaden kraj sobie z Uberem i z uberyzacją, z Facebookiem, Googlami nie może sobie porządnie poradzić. To pokazuje, że stare rozwiązania kompletnie nie pasują do nowej rzeczywistości. I teraz nowa, czwarta rewolucja daje nam, to jest wiek dostępu, liczy się dostęp, a nie własność. A co jest cechą kapitalizmu podstawową? Własność. Własność. I teraz powstaje pytanie, czy to, co się tworzy, to, co się wymusza, powstaje ten efekt zamknięcia, taka lock-in effect, można to powiedzieć, czy coś takiego. Stare się broni, nie wpuszcza nowego, pojawiają się właśnie te zachwiania różnego rodzaju. Czy to tak długo może trwać? Otóż moim zdaniem nie, tylko powstaje pytanie, czy to, co się tworzy w wyniku nowych zjawisk, to jest jeszcze kapitalizm. Będzie się tworzył ta przyszłość, o którą pan za chwilę zapyta, bo jak się kapitalizm tworzył po feudalizmie, to dopiero w 100 lat po ukształtowaniu się kapitalizmu Zombart użył słowa kapitalizm, a Marx nawet nie użył słowa kapitalizm, tylko mówił o kapitale, ale nie używał słowa kapitalizm. Więc to jest, czyli dopiero potem, po czasie, 100 lat potem, ludzie umieli nazwać ten system. Więc ja pytam, czy my umiemy nazwać to, co się dzieje? Bo ja nie umiem, ale jestem pewna, że nowy system, który się tworzy, podważa cechy, fundamentalne cechy starego systemu, jakim jest kapitalizm. Dziękuję pani profesor. Rafale, to właściwie pytanie jest takie, czy ty potrafisz nazwać to, co się dzieje, ewentualnie czy natrafiłeś na jakieś ciekawe nazwy, ponieważ od wielu lat polskim czytelniczkom i czytelnikom przybliżasz debaty ekonomiczne, które dzieją się na świecie, być może na podstawie, zostałeś zainspirowany przez kogoś, a może sam doszedłeś do własnych przemyśleń i własnej nazwy, więc jakbyś zdefiniował ten system, w którym żyjemy 10 lat po kryzysie. System, w którym żyjemy, bez wątpienia wciąż jest kapitalizmem, co do tego nie mam większych wątpliwości. I wydaje mi się, że jest tak, że mamy na tym poziomie takim, na pytanie, czy coś się stało złego z gospodarką, właściwie co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo wszyscy i ekonomiści, i publicyści, i obserwatorzy powiedzą tak, stało się coś złego. I mniej więcej, no, większość obserwatorów będzie w stanie się zgodzić, że tym czymś było, był neoliberalizm i można by nawet próbować budować takie, czy widać wyraźnie tutaj taką wyraźną zgodę co do tego, że zdarzyło się coś złego. Potem jest następne pytanie, co się właściwie stało, to tutaj już zaczynają być pewne różnice interpretacyjne, no bo jedni, tacy bardziej umiarkowani, powiedzą, że w zasadzie to, co się stało w 2008 roku, to był problem
tylko sektora bankowego. To znaczy, że był jakiś system finansowy, który uzyskał zbyt dużą przewagę nad realną gospodarką, to się nazywa finansjalizacja i to sprowadziło na świat bardzo wiele kłopotów. I w związku z tym należy się skupić na naprawie tego systemu. Ale zaraz obok idzie kolejna grupa obserwatorów, którzy uważają, że ten problem z sektora bankowego to jest tylko jakby taki, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo tam pod powierzchnią jest dużo więcej problemów, one się tam kryją, no bo nawet patrząc na ten rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, który był tym zarzewiem kryzysu, no to tam chodziło o to, że było dużo tych nieobsługiwanych kredytów hipotecznych. No i można się zatrzymać na pytaniu, dlaczego banki tak łatwo udzielały tych kredytów i w tym samym doprowadziły do krachu, ale można zadać bardziej fundamentalne pytanie, dlaczego tak wielu ludzi nie było w stanie obsłużyć tych kredytów. No i tu już dochodzimy do bardziej fundamentalnego problemu, to znaczy do problemu, którym jest nadmierna przewaga kapitału nad pracą i w ogóle problem tego, że pozycja pracownika w systemie była coraz słabsza od lat 70. I że to trwa do dziś. Albo no, były tam różne, znaczy był ten taki moment, kiedy było troszkę lepiej z tym. No i no właśnie, no i tu już w zależności od tego, jak odpowiemy na to pytanie, no to do różnych wniosków dojdziemy. No bo jak powiemy, że tylko system bankowy, no to będziemy raczej skłonni skupiać się na tym, czy trzeba poprawić, trzeba lepsze regulacje i tak dalej. No ci, którzy powiedzą, że problem jest zbyt słaba praca i zbyt słaba pozycja pracownika, dobrze, no problem sięga głębiej. Problem sięga głębiej i wynikiem słabości, strukturalnej słabości pracownika są nierówności, prawda? I dopóki nie naprawimy tego problemu, to będzie ten kłopot nam się powiększał. I nawet jak sobie uregulujemy lepiej system bankowy, choć prawdopodobnie go nie uregulujemy z powodu siły, jaką ma sektor finansowy, no to nie ruszy z miejsca. No i już jak tu mamy problem z odpowiedzią na to pytanie, co się właściwie stało, no to już bardzo trudno nam jest odpowiedzieć, co z tym wszystkim dalej robić. I tu porównanie z wielkim kryzysem lat 30. jest uderzające, no bo jednak w czasie wielkiego kryzysu lat 30., w roku 39, czyli 10 lat po uderzeniu kryzysu, mieliśmy już wiele propozycji wyjścia z tego, z kryzysu. Tą propozycją wyjścia z kryzysu były różne twarze, prawda? Z jednej strony był komunizm tą propozycją wyjścia, z drugiej strony faszyzm był tą propozycją wyjścia, z trzeciej strony tą propozycją był keynesizm. Każda z tych, mieliśmy keynesizm w Stanach Zjednoczonych, faszyzm w Niemczech i komunizm w Związku Radzieckim. Czyli mieliśmy 10 lat po kryzysie, mieliśmy już implementowane politycznie, radykalnie inne niż wcześniej propozycje polityczne. Jak się popatrzy teraz na świat w roku 2019, 10 lat po kryzysie, no to mamy jakby kandydata na Keynesa nowych czasów, w którym był Piketty, tak się wydawało przez chwilę, ale jak się popatrzy na jego propozycję, przypomnę, że główną propozycją Pikettiego wyrażoną w Kapitale, w jego głównej książce, był globalny podatek majątkowy. Jak się popatrzy na to, czy nawet nie globalny, bo to w ogóle o tym nikt nawet nie myśli, ale czy w ogóle w jakimś miejscu, w którym z krajów rozwiniętych podatek majątkowy został wprowadzony, no to odpowiedź brzmi nie. W żadnym z krajów rozwiniętych podatek majątkowy nie został wprowadzony. Co więcej, w wielu krajach, na przykład we Francji, wręcz te podatki zostały obniżone, albo w Stanach Zjednoczonych. O ile w Stanach Zjednoczonych boli to troszkę mniej, bo zrobił to polityk, który do lewicowych ideałów się nie odwoływał, to we Francji zrobił to lewicowy prezydent Macron, który był przez wielu przedstawiany jako ostatnia zapora przed jakąś rzekomą, przed jakimś niesamowitym niebezpieczeństwem, które czyha na Europę. No to dostaliśmy tego Macrona i dostaliśmy
niższe podatki majątkowe. No tak jak się poczyta Piketty'ego, ja polecam, on pisze bloga w domenie Le Monde, no to to jest głos po prostu sfrustrowanego gościa, który co chwila on i jego tam ludzie wrzucają do dyskusji nowe, bardzo konkretne propozycje, nowych podatków od majątkowych, po jakieś tam ekologiczne, no są bardzo ciekawe teoretyczne propozycje, ale żaden z nich nie został wprowadzony, więc jesteśmy w sytuacji dużo, dużo, dużo gorszej. I w zasadzie jest tak, no to możemy tutaj jeszcze otworzyć i wrócić do tego za chwilę, że jedyną siłą, która przynajmniej próbuje jakoś zmieniać to istniejące status quo, jest to, co wielu nazywa prawicą czy populistyczną prawicą, a lewica zupełnie nie idzie tą drogą, lewica się okopuje na pozycji obrony status quo. Więc mamy taką przedziwną sytuację, w której lewica jest na pozycjach konserwatywnych. O czym pan pisze w swojej książce. No i mamy prawicę, która tak jest w tej roli progresywnego rycerza, nie do końca się w tym dobrze czuje, nie leży to w ich DNA. Mamy całą masę jakichś tam dobrych, teoretycznych propozycji, którymi nikt w praktyce nie jest zainteresowany, no bo to by oznaczało konieczność zakwestionowania istniejącego status quo. No i taka jest sytuacja. Jest to kapitalizm. No, z punktu widzenia kapitalizmu i kapitalistów i tych, którzy mają, kontrolują środki produkcji, sytuacja idealna. Pan redaktor Woś mówił o tym, że podatek majątkowy nie został wprowadzony, ale jeszcze wcześniej przecież była propozycja tam podatku, tak zwanego podatku Tobina, czyli jakimś znikome oprocentowanie operacji finansowych, żeby zapobiec temu, tej dominacji sektora finansowego. I znowu tam Tobin się w grobie przewraca, noblista było, nie było, bo taka wydawałoby się mało bolesna dla sektora finansowego operacja wprowadzenia podatku od operacji finansowych nie może się doczekać realizacji. Moim zdaniem kapitalizm zaczyna się zadławiać sam. Bo te nierówności, o których to było powiedziane, oznacza, nie chodzi o jakieś nierówności socjalistyczne, bo nie każdy, my jesteśmy nierówni, nie każdy jest Klaudią Schiffer albo też Lewandowskim. Chodzi o to, że wysokie dysproporcje w podziale majątku niszczą rynek po prostu. Ograniczają popyt, stworzy się bariera popytu. A granica technologiczna się przesuwa coraz wyżej, bo produkować możemy nieskończoność coraz więcej. Natomiast problemem jest nie produkowanie, tylko podział. I w tym podziale od dawna ekonomiści, łącznie tu z panem redaktorem Wosiem, który w świetnej książce o chorobach neoliberalizmu to ujął, od dawna, mimo że ekonomiści to wskazują na zagrożenia z tego wynikające, że kapitalizm zadławia się sam. Nic się w tym obszarze nie dzieje, a to świadczy o tym, tak jak profesor Collier pisze o społeczeństwie Rottweilerów, czyli Rottweiler szarpie ile może, kogo może. Ja kiedyś, to znaczy tygrys wymknął się z klatki, a jak wymknął się z klatki, to pożera, a jak pożera, to nie chce z tego pożerania zrezygnować i zagonić tygrysa do klatki będzie bardzo, bardzo trudno. Proszę. Jedna rzecz mi się przypomniała. Zapytałeś o ten kapitalizm, tym skończę. Dziś właśnie trafiłem na taki dobry przykład, że to, w czym żyjemy, to jest kapitalizm, ale jest to taki kapitalizm XIX-wieczny. Trafiłem, XXI. Tak, w XXI wieku, tylko ta, wiecie, ta pałeczka, ta kreseczka się przesunęła po prostu, nie tu, tylko w środku jednak jest. No, to zupełnie inaczej niż XX wiek. Rynek pracy, rok 2019 w Polsce, sektor gastronomiczny, na takim portalu zajmującym się tym problemem możecie znaleźć taki regulamin wewnętrzny jednej z restauracji w warszawskim Śródmieściu. I tam są takie zapisy tego typu, że podejmując pracę należy wpłacić kaucję w wysokości 500 zł. Z tej kaucji pracodawca może w dowolnej chwili pobrać ile tylko chce, jak uzna, że pracownik coś zniszczył, albo na przykład jak nie dotrwa do nieoficjalnego końca takiego
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oczywiście to działa w jedną stronę, bo pracodawca może w dowolnej chwili zakończyć ten stosunek pracy. Pracownik musi dopracować do końca miesiąca, nawet jak mu się nie podoba. Jak zostanie oskarżony na przykład o kradzież, natychmiast do gry wchodzi kancelaria prawna, tam wymienna z nazwy, która kieruje wniosek do prokuratury, ileś tam rzeczy. Przypomniało mi się, że dokładnie mniej więcej w roku 1823 w Wielkiej Brytanii pod wpływem pracodawców został taki akt prawny uchwalony, to się nazywało Master and Servant Act, to było prawo sługi i pana i sługi, który kodyfikował mniej więcej w interesie pracodawców te relacje pracy, które były, i to dokładnie były te same zapisy, to znaczy tam też pracodawca miał na przykład prawo formować roszczenie i ścigać przy pomocy wymiaru sprawiedliwości pracownika, który na przykład umówił się na miesiąc, a po trzech tygodniach zakończył. Oczywiście w drugą stronę to nie działało, on sam w dowolnej chwili za to i tak dalej. I to już nie jest, że to nie jest licencja poetyka. Ja nie mówię, że jest prawie tak jak w XIX wieku, czy jest niemal tak. Nie, jest dokładnie tak jak w XIX wieku, dokładnie. Po tych 30 latach po prostu wolności i demokracji doszliśmy do takiego momentu, w której ludzie w 2019 tu kilkaset metrów stąd pracują tak, jak pracowali w XIX wieku. Jak wiemy, do czego to doprowadziło w XX wieku, ten XIX-wieczny potwór XIX-wiecznego kapitalizmu, no to zadajmy sobie pytanie, czy to nie jest bardzo niebezpieczna sytuacja. To teraz chciałem się zwrócić do profesora Nelke i zapytać się właśnie, co dalej, i przede wszystkim także poprosić o odniesienie się do wypowiedzi pani profesor i redaktora Wosia. Czy jesteśmy skazani właśnie na taki wybór, że właściwie jedyną alternatywą, jaką dzisiaj mamy na stole, to jest autorytarny kapitalizm, znaczy to jest ten kapitalizm z twarzą prawicowego populizmu, czy też dostrzegasz jakieś alternatywy, które się pojawiają w Europie, i czy ta alternatywa na przykład na poziomie europejskim jest w ogóle możliwa, czy też czeka nas powrót właśnie do takich kapitalizmów w obrębie państw narodowych, jakie postulują między innymi także prawicowe partie prawicowo-populistyczne. Ja, vielen Dank. Bardzo, bardzo dziękuję za pytanie, a przede wszystkim chciałbym powiedzieć na początek, że w wielu punktach zgadzam się ze swoją przedmówczynią i swoim przedmówcą. Charakteryzowanie obecnego kryzysu jako kryzysu wywołanego brutalnie, przede wszystkim przez sektor finansowy. Myślę, że kapitalizm tutaj we wschodniej części Europy jest jeszcze bardziej brutalny, zwłaszcza jeśli chodzi o kształtowanie stosunków pracy. Poznaliśmy tutaj właśnie kilka przykładów i jeszcze jaśniej widać, po tych wypowiedzieć, co jest tutaj największym wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli porównamy to sobie z sytuacją skandynawską czy niemiecką. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, co poruszył już redaktor Woś. 10 lat po kryzysie lat 30. mieliśmy już pewne odpowiedzi. I chciałbym wyjść właśnie z tego punktu i powiedzieć, gdzie się teraz znajdujemy. Dlatego, że te odpowiedzi z lat 30., odpowiedzi na wielki kryzys z końcówki lat 20. były bardzo zróżnicowane. Widzieliśmy, że w Niemczech, we Włoszech, w Japonii doszły do władzy reżimy faszystowskie, ale widzieliśmy też Keynesa, widzieliśmy jeszcze wspomnijmy o New Dealu amerykańskim, i teraz rzeczywiście jesteśmy chyba w podobnej, w porównywalnej sytuacji, ponieważ stary ład, stary porządek powoli się rozpada. Dotychczasowa forma kapitalizmu jest w kryzysie. Jest to kryzys nie tylko finansowy, ale jest to kryzys, jeśli chodzi o legitymację. Jakie wartości mają być tutaj postrzegane jako wartości najwyższe, czy to wartości finansowe. Tak więc liberalizm gospodarczy jest w coraz większym stopniu kwestionowany. Nasuwa się więc pytanie, w jakim kierunku będziemy zmierzać w tej sytuacji. Podobnie
podobnie jak w latach 30. może przecież okazać się, że, no nie chcę tutaj używać słowa faszyzm, ale że może to pójść w jakiś podobny sposób, to znaczy w kierunku porządku kapitalistycznego, który jest jednocześnie bardzo autokratyczny, bardzo nacjonalistyczny, nie interesuje się w ogóle warunkami pracy. To byłaby jedna możliwość. Powiedziałbym, że wskazuje na to wzrost znaczenia partii populistycznych, prawicowych w wielu krajach, tak więc jest to bardzo realistyczny kierunek rozwoju sytuacji, albo może być jakaś inna droga. I teraz, jeśli chodzi o państwa wyszehradzkie, jeśli chodzi o SA, jeśli chodzi o Austrię, jeśli chodzi o Niemcy, mamy do czynienia z dość dużym wzrostem gospodarczym tak naprawdę i nawet sobie nie chciałbym wyobrażać, co się stałoby z tymi partiami populistycznymi, prawicowymi, jeśli weszlibyśmy w fazę nowego kryzysu. Zgadzam się tutaj z profesor Mączyńską, że w dalszym ciągu sektor finansowy jest bardzo niestabilny, może się bardzo łatwo załamać. Następny kryzys będzie chyba jeszcze ostrzejszy niż kryzys ostatni. Banki centralne nie miały być już w tej chwili żadnej możliwości realnej interwencji. Również jestem zdania, że sytuacja jest w dalszym ciągu bardzo niestabilna i powiedzieliśmy już sobie, że partie populistyczne prawicowe zyskały na znaczeniu już w czasach stabilnych, więc nawet boję się sobie wyobrażać, co się stanie, jeżeli sytuacja zrobi się niestabilna, ale możliwe jest także, podobnie jak w latach 30., że wykorzystamy tę sytuację i wprowadzimy progresywne, postępowe alternatywy, tak jak New Deal w Stanach Zjednoczonych. I moim zdaniem istnieje też możliwość działań progresywnych, działań polegających na ograniczeniu kapitalizmu, rozwiązania, o których wspominał tutaj Rafał Woś, do pewnych rzeczy, na przykład takich wymienionych tutaj przez Rafała Wośa, żeby nie dopuszczać w ogóle, żeby z punktu widzenia przepisów było to niedozwolone. Mam wrażenie, że populistyczne partie prawicowe w tej chwili przeżywają swoje 5 minut, ale zależy też jeszcze, czy my będziemy w stanie rzeczywiście odwołać się do Keynesa i troszkę ograniczyć ten drapieżny kapitalizm. Wiele partii lewicowych rzeczywiście, tak jak powiedział Rafał Woś, broni teraz status quo. Musimy coś ustabilizować, mówią. Ja uważam, że nie jest to dobry pomysł, ponieważ liberalizm gospodarczy i tak przegra w najbliższych latach. Zostanie albo zastąpiony reżimem autokratycznym, autorytarnym, prawicowym, albo zostanie zastąpiony czymś w rodzaju New Dealu. Myślę, i to było jedno też z pytań, które tutaj padły, myślę, że powinniśmy w najbliższym czasie podziałać na poziomie państw narodowych, a nie tylko na poziomie Unii Europejskiej. Myślę, że przepisy, że pewne trendy, jeśli chodzi o rozwój intelektualny, idzie teraz w kierunku narodowej kontroli, odzyskiwania narodowej kontroli. Na przykład chiński model wzrostu wydaje się dla wielu państw takich rozwijających się szybko bardzo atrakcyjny. Nie wiem, czy udałoby się, nie wiem, dokonać jakiejś nowej regulacji globalnej gospodarki. Raczej w to nie wierzę. Nie widzę raczej także możliwości, żeby Unia Europejska dokonała skoku integracyjnego i nagle coś też reguluje. Myślę, że taki skok, idea takiego skoku integracyjnego, tego skoku naprzód, nie znajduje wsparcia w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. To jeszcze chciałbym zostać przy profesorze Mielke, wykorzystując fakt, że mamy gościa z Niemiec, ponieważ
zaczynamy powoli wkraczać w etap kampanii do Parlamentu Europejskiego i będziemy świadkami debat na temat przyszłości projektu europejskiego, więc chciałem się zapytać krótko, jeśli mógłbyś krótko powiedzieć, jak ty oceniasz tę debatę w Niemczech? Czy widzisz interesujące propozycje? I czy widzisz próbę przemyślenia także roli Niemiec, która w dyskusji o kryzysie ekonomicznym, ta rola Niemiec także bardzo często się pojawia. Więc jeśli mógłbym poprosić o taką krótką refleksję i przybliżenie nam wszystkim tego aktualnego stanu dyskusji w Niemczech. Ja widzę, ale... Niestety nie widzę rzeczy, które by wyglądały optymistycznie. Na razie jeszcze nie ma tej debaty przedwyborczej, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ale myślę, że to będzie debata taka dwubiegunowa. Z jednej strony będziemy mieli biegun, powiedzmy, liberalno-lewicowy, czyli po części partia socjaldemokratyczna Macron, może w mniejszym stopniu chrześcijańska demokracja, która stawia na wzmocnienie, na stabilizację Unii Europejskiej, na postęp integracji, a z drugiej strony drugi biegun będą tworzyli prawicowi populiści, którzy twierdzą, że Unia Europejska to jest coś, co należy zasadniczo odrzucać. Nie sądzę, żeby ta debata była debatą dobrej jakości, ponieważ nie będzie zajmowała się podstawowymi kwestiami dotyczącymi regulacji gospodarczych, czyli tym, o czym my tutaj sobie mówiliśmy. To nie będzie debata na temat tego, w jakiej gospodarce, w jakim systemie chcemy w przyszłości żyć, czy regulowanym, czy raczej swobodnym. Ta debata moim zdaniem nie odegra żadnej istotnej roli, jeśli chodzi o kształt gospodarki. To będą raczej pozycje proeuropejskie i antyeuropejskie. Pozycje proeuropejskie to będą pozycje liberalne. Nie pomoże to wprowadzać w większym zakresie regulacji. Natomiast pozycje antyeuropejskie, stanowiska antyeuropejskie będą po części nacjonalistyczne, po części nawet rasistowskie. Tak więc muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Niemcy, to raczej nie spodziewałbym się progresywnych impulsów po tej debacie. Tak więc mam niestety złe wieści. Ja przeglądałam pana książkę z 2018 roku. Jeśli ja dobrze zrozumiałam i czytałam też pana wywiady dla Die Zeit na przykład, i pan tam daje taką tezę, ale od razu zastrzegam, że ja mogłam to źle zrozumieć, że w Niemczech to pan uznaje, że lewica niemiecka jest słaba, tak? I że konsekwencją tej słabości lewicy niemieckiej jest zagrożenie właśnie populizmem, ale też tym nacjonalizmem. I my też mamy taką dyskusję w Polsce. Między innymi taka jest książka pana profesora Kołodki i pana profesora Koźmińskiego, dyskusja na ten temat. Ja tylko zapomniałam, jak się ta książka nazywa, od chyba liberalizmu do nacjonalizmu, coś takiego. Nie, nowy pragmatyzm versus nacjonalizm, coś takiego. No ale ten akurat ta teza, że słabość lewicy jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Ja uważam, nie wiem, czy pan redaktor Woś się ze mną zgodzi, że naszym problemem jest też wielka słabość lewicy w gruncie rzeczy i brak jakiegoś stanowczego programu. Ja,
jeżeli mogę odpowiedzieć, rzeczywiście uważam, że lewicowe partie w Niemczech popełniają dalej potężny błąd, ponieważ cały czas idą w kierunku kosmopolityzmu. To znaczy, opowiadają się za stanowiskiem, które zakłada wzmocnienie Unii Europejskiej, to są też partie, które są otwarte wobec migracji, też są to środowiska otwarte na globalizację, to są stanowiska, które oczywiście można zajmować, rozumiem osoby, które takie stanowiska zajmują, natomiast powoduje to jednak, że te partie bardzo oddalają się od takich naturalnych wyborców. To są partie w tym momencie, które cieszą się poparciem osób mieszkających w dużych miastach, akademików. I to oczywiście jest pozytywny rozwój z jednej strony, natomiast ta negatywna strona tego jest taka, że te partie tracą poparcie na wsiach, że tracą poparcie osób, które nie są tak dobrze wykształcone, tracą poparcie osób, które mają troszeczkę trudniejszą sytuację socjalną. Też trzeba podkreślić, że bardzo dużo osób w Niemczech w ogóle nie głosuje, przede wszystkim te osoby biedniejsze, a to są właśnie klasyczni wyborcy partii lewicowych. Co gorsza, czasami te osoby idą głosować i głosują na AfD, czyli na partię alternatywa dla Niemiec, partię populistyczną, prawicową. I to jest bardzo problematyczne. Jeżeli takie zmiany, taka sytuacja będzie postępować, to prawdopodobnie nie będzie już w Niemczech nigdy takiej sytuacji, że będzie większość polityczna lewicowa, ponieważ te grupy społeczne, które tradycyjnie głosowały na partie lewicowe, już na te partie nie głosują, a ci nowi wyborcy partii lewicowych, czyli ci intelektualiści z wielkich miast, być może zadbają o to, żeby ten wynik lewicy nie był tak tragiczny w wyborach, natomiast nigdy nie doprowadzi to do tego, żeby te partie miały większość w parlamencie, ponieważ realizacja postulatów tych partii lewicowych byłaby zabójcza dla tej nowej grupy wyborców. Ta nowa grupa wyborców, ci intelektualiści z wielkich miast, to nie są osoby, które chciałyby na przykład zwiększania podatków dla najbogatszych, czy wprowadzania podatku od majątku. I jeżeli okaże się, że te osoby w trudniejszej sytuacji socjalnej zaczną na stałe wybierać partie populistyczne, no to nie uda nam się w najbliższej przyszłości przez bardzo wiele lat doczekać się sytuacji, gdzie mielibyśmy po prostu większość lewicową w parlamencie. Dawaj głos Rafałowi Wosiowi, bo z tego co wiadomo napisał książkę na ten temat, która się niebawem ukaże, to może zdradzisz główną tezę tej książki. Znaczy główna teza właśnie została zdradzona przez Andreasa Melkę, to będzie dokładnie książka o tym, tylko że o Polsce. Będzie tytuł nosiła Lewice racz nam zwrócić panie. Cieszę się, że się podoba. No tak. No, teraz to wszystko, co powiedziałam teraz Nelkę, jest prawdą, a w Polsce jest prawdą jeszcze do kwadratu lub do sześcianu. To znaczy polska lewica, która nigdy nie była w ostatnich 30 latach tak mocna i tak dobrze osadzona jak SPD, zawsze, nawet jak była SLD, to miało tam ten swój bagaż historyczny. Dokładnie w tym samym kierunku to poszło. To znaczy dziś mamy z lewicą moim zdaniem taki problem, że żeby zidentyfikować się z polityczną lewicą w Polsce, człowiek musi wypełnić taką bardzo długą listę zaznaczyć takich dużo kwadracików, prawda? Tam tak jakby ankietę dostaje do wypełnienia i mam wrażenie, że na tej ankiecie jest więcej pytań tak zwanych światopoglądowo-obyczajowych, one są najważniejsze dla lewicy, a tych gospodarczo-socjalnych jest dużo mniej. W związku z tym dużo ludzi, którzy nawet mieliby jakieś takie intuicje lewicowe, po prostu się nie odnajduje w tym namiocie. No nie jest w stanie się odnaleźć. No, taka historia z doświadczeń bojów różnych lewicowych partii w Polsce, nawet jak się ktoś zjawiał na zebraniu takiej partii i ktoś przełamał ten taki strach kulturowy, że nie miał tego wyższego wykształcenia, nie miał tego doktoratu, nie wyglądał tak jak trzeba, ale odważył się, już tam poszedł do tych lewaków i ośmielił się zdradzić, że no w zasadzie to tak mieszane uczucia w temacie
adopcji dzieci przez osoby homoseksualne, no to natychmiast wzbudzał furię tych, którzy tam byli i nikt z nim nie dyskutował, tylko każdy był, pierwsza myśl, jaka przychodziła do głowy ludziom, ona była, że trzeba go wysłać na jakąś reedukację, żeby on zrozumiał swój błąd, prawda? Żeby on przemyślał i doszedł do takich wniosków, na jakim wychodzimy. No, z takim nastawieniem, znaczy lewica tak mocno skoncentrowana w Polsce na sprawach światopoglądowo-obyczajowych, nie stanie się, nie odzyska wiarygodności potrzebnej do budowania politycznej alternatywy. Nikt nie mówi tej lewicy, że ona ma zniknąć czy się sama rozwiązać. Chodzi o to, żeby się troszkę przesunęła, żeby przestała być taka, żeby otworzyła się na innego, była bardziej tolerancyjna, zobaczyła nie tylko wszystkim wokoło, wytykała ksenofobię, ale sama dostrzegła też ksenofoba w sobie. Ksenofobia to jest, przypomnę, strach przed innością jakąkolwiek. No i to jest coś, co ja mam do zarzucenia polskiej lewicy. No i tak jak widzę to, co się dzieje na polskiej scenie, no to nawet no, jakieś nadzieje to tam może były, ale coraz mniej tych nadziei w tym wszystkim. Także no, miło, że ktoś jeszcze tak myśli na świecie, panie profesorze. Dziękuję. To oddamy głos publiczności. Mam pierwsze zgłoszenia. To najpierw tutaj. Zbierzemy pytania z sali, potem Państwo podsumujecie. Dzień dobry, Dominika Niri. Tak, tutaj pan redaktor powiedział, że po wielkim kryzysie były te trzy porządki: keynesizm, komunizm i faszyzm. I moje pytanie jest takie, czy to czasami nie wynika z tego, że kiedyś nie mieliśmy do czynienia z takim czymś jak globalizacja? Teraz tak naprawdę mam wrażenie, że jesteśmy zakładnikami tej globalizacji i w rzeczywistości chciałabym się zapytać, jak Państwo wierzą, czy Państwo wierzą w ogóle w to, że coś w skali narodu, państwa albo nawet jakiejś takiej wielkiej wspólnoty jak Unia Europejska, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić? Bo jeżeli tak naprawdę którekolwiek państwo się wyłamie i zrobi coś zupełnie innego, coś, co byłoby w stanie zakwestionować ten porządek, to wtedy tak naprawdę na tym tracie jest karane, tak? Czyli wielki biznes ucieka do innych krajów, ludzie tracą pracę. I drugie pytanie to jest takie, czy nie uważacie może, że lewica trochę ma tą stagnację teraz, dlatego że jako jedyna nie podważa tej globalizacji w jakikolwiek sposób. Że tak naprawdę monopol na podważanie, na kwestionowanie globalizacji ma prawica i jako jedyna tak naprawdę daje jakąś receptę, która odbiega od tego, co obecnie lewica próbuje tutaj zapisać ludziom. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Tomasz Zatoń. Ja mam takie pytanie, bo parę razy w dyskusji padła ta data, tam lata 70. i na początku lat 70. Stany Zjednoczone zawiesiły wymienialność swojej waluty na złoto i od tego czasu następuje jakaś taka jakby zwiększenie się, po pierwsze, nierówności społecznych, a dwa, udział strefy finansowej w gospodarce. I mam taką obserwację, że każdy kryzys, który następuje na świecie po tym roku, jest zaadresowany przez banki centralne poprzez albo jakieś bezpośrednie interwencje, albo obniżanie stóp procentowych. I teraz dochodzimy do takiej sytuacji, w której być może takimi, tak jak pani profesor mówi, granicami ewolucji jest jakiś szczyt absurdu, czyli ujemne stopy procentowe, bo to powoduje, że w kapitalizmie podstawowa rzecz, czyli cena kapitału, jest ujemna, co doprowadza do wszelkiego rodzaju znienaturzeń, czyli takiego czegoś, że powstają gigantyczne monopole, tak? I to jakby przyczynia się do tego rozwarstwienia. I mam takie pytanie, czy jakby granicą właśnie tego systemu nie będzie przypadkiem to, czego tak bardzo boją się Niemcy, że te kolejne interwencje, kolejne wlewanie pieniędzy w rynek spowoduje kiedyś jakąś gigantyczną inflację, która w końcu przestraszy, powiedzmy, inwestorów w rynki finansowe i doprowadzi do czegoś, czego jakby konsekwencje społeczne będą no, ciężko wymierzalne teraz. Dziękuję. Dziękuję. Michał Stowski, Krytyka Polityczna. Ja mam krótkie właściwie komentarze. Jeden to taki, że jeśli szukamy analogii historycznych, no to można powiedzieć, że dzisiaj próbą zbudowania alternatywnego modelu, czy alternatywnej gry z globalizacją, no niekoniecznie jest prawicowy populizm, bo w moim przekonaniu to są reżimy, które raczej grają zdecydowanie na warunkach tego systemu, typu Turcja czy Węgry, no ale to są jednak Chiny, no, z kapitalizmem państwowym. Tak? To jest próba autonomicznej gry z innymi potężnymi graczami i próba zmiany reguł gry, a nie tylko dostosowanie się do nich. Czy to jest dobry system, czy zły, to jest jakby inna zupełnie kwestia, ale niewątpliwie taki model
alternatywny, jako jakaś oferta na stole istnieje i jest dość atrakcyjna dla bardzo wielu krajów. Azja Środkowa czy Afryka są dzisiaj takimi tymi regionami, do których ten model wydaje się chyba jakoś atrakcyjny. To jeden komentarz. To pozostanę jednak przy Chinach, jednak pozostanę. I Azji Centralnej i Afryce jako tych na próbujących korzystać jak powiedzmy z tego nowego rozdania. Ale mam też pytanie do pana profesora Andreasa Noelke. Dlaczego jest tak, że jak niemiecka opinia publiczna próbuje interpretować kryzys gospodarczy, wydarzenia w świecie dookoła, to jest normalne, że się szuka analogii historycznych. Tylko moje pytanie brzmi, dlaczego jest tak, że w Niemczech wszyscy pamiętają hiperinflację i wczesne lata 20, a nikt nie pamięta deflacji kanclerza Gröninga i polityki cięć, prawda? Przecież to równoważenie budżetu na siłę w 31, jeśli dobrze pamiętam, roku spowodowało gwałtowny wzrost bezrobocia i wzrost wyniku wyborczego NSDAP z sytuacji, w której po jednym z wyborów Józef Goebbels mówił, że przegraliśmy wszystko i w ogóle straciliśmy już po zawodach. Przeprowadził to nie jeden kryzys i pogłębienie go przez austerity politik przywiodło NSDAP do władzy. Dlaczego ten drugi moment historyczny jest w ogóle niepamiętany? Że Hitlera przyniosła deflacja, a nie inflacja. Skąd to się wzięło? Dobre pytanie. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Adam Traczyk, Fundacja Global Opinion. Króciutkie pytanie i odbije się od tego, co powiedziała pani profesor. Pani profesor powiedziała, że problem nie jest produkcja, tylko podział. I wydaje mi się, że ten problem jest dużo szerszy niż tam się wydaje, znaczy, bo dochodzi do tego kwestia systemu gospodarczego opartego de facto na niekończącej się konsumpcji. Więc ta produkcja też jest problemem w przypadku, jeżeli spojrzymy na szerzej na kwestie klimatyczne i prawdopodobnie stoimy u progu katastrofy klimatycznej, więc możemy dyskutować o tym, czy ta polityka lewicowa przyjdzie za 5, 10, 15 lat, ale może za 20 lat już nie będzie co po nas zbierać. I chciałem się w tym kontekście spytać właśnie o to, czy da się połączyć w jakikolwiek sposób te alternatywy. I też wiemy, w Niemczech w ostatnich latach... Dobrze, ja mówię tak, dobrze, mówię dalej. Wiemy, że w Niemczech w ostatnich latach była bardzo ożywiona dyskusja na temat wszelkich koncepcji postwzrostowych. Ukazało się na ten temat mnóstwo książek. Nico Peś pisał o tym między innymi o społeczeństwie właśnie opartym na przesycie. I na ile koncepcje postwzrostowe, chciałem się spytać, jest pewnie się alternatywą, albo dlaczego nie jest alternatywą polityczną. I wiemy też, że w Niemczech widać to bardzo wyraźnie, że najbardziej zieloni, najbardziej postwzrostowi, przynajmniej jeżeli chodzi o świadomość i deklaracje, są wyborcy, którzy jednocześnie najwięcej konsumują i najwięcej mają największy carbon footprint i najbardziej szkodzą właśnie też klimatowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Karol Chlebowski. Ja chciałbym zadać pytanie dotyczące właśnie tematu świat 10 lat po kryzysie i co dalej. Pani profesor wspomniała, że jesteśmy w czwartej fazie, którą ciężko określić, sformułować, jak będzie wyglądać w przyszłości. Słucham? Czwarta rewolucja przemysłowa. I zdajemy sobie sprawę, że kapitalizm, czy chociażby wzrost gospodarczy i te wszystkie nierówności społeczne, które powstają w związku z tym, są podyktowane najprawdopodobniej podstawowymi tutaj pragnieniami człowieka, czyli chciwością. I to wszystko będzie się zawsze odnosiło do psychologii. I w związku z tym produkty, które teraz powstają, jakieś nowe pochodne, kryptowaluty, czy potencjalne nowe możliwości inwestycyjne zawsze będą wyprzedzały regulatora i tutaj ciężko będzie po prostu nadążyć za tym. Będziemy w stanie tylko ex post reagować na to wszystko, ale zawsze człowiek podyktowany i motywowany tutaj potrzebą zwiększenia swojego kapitału, chociaż bardzo często to nawet nie jest potrzebne, ale zawsze kieruje się wskaźnikami, tym Excelem. I mam wrażenie, że w przypadku ekonomii kształcimy ludzi, którzy też tylko przez pryzmat Excela wszystko pojmują, czyli liczony jest PMI, liczony jest PKB i wydaje mi się, że to właśnie sprzyja i tak naprawdę równolegle działa z tym wszystkim. I pytanie, ponieważ
spotkałem się z takimi pomysłami, żeby troszeczkę w inny sposób określać dobrobyt danego społeczeństwa, żeby na przykład mówić o nieprodukcie krajowym brutto, czyli o konkretnej liczbie, o którą wzrost gospodarczy następuje, tylko na przykład o szczęśliwości, czy produkcie szczęścia danego społeczeństwa, gdzie podobno już w Birmie powoli się właśnie mówi o takich koncepcjach. I czy Państwo widzą właśnie możliwość troszeczkę takiego umiękczenia tych pewnych wskaźników, które będą wskazywały rozwój świata, ponieważ no, jeżeli zawsze będziemy dążyć za liczbami, będziemy próbować tutaj zwiększyć zwrot z inwestycji chociażby dla akcjonariuszy, no to zawsze ta garstka ludzi będzie tylko otrzymywała te pieniądze i te nierówności społeczne cały czas będą zwiększały się. Mi się wydaje, że pytania, które tutaj były wcześniej zadane, to niestety kręcą się raczej wokół ratowania tego systemu, niż wychodzenia z niego. To nie o to chodzi, żeby tutaj lewica poprawiała liberalizm, tylko żeby wyszła ze swoimi propozycjami, postulatami, które są właściwie znane, jak to już Marx sformułował, o co chodzi w tym, żeby nie było tych złych rzeczy związanych z systemem kapitalistycznym. To jest tak, wiadomo, że nie chcę się powtarzać. Państwo wszyscy wiemy, jakie złe rzeczy robi kapitalizm, czy znaczy nierówności, biedę, prawda? No to i rodzi to się niezadowolenie z tego powodu, zwłaszcza tych na dole. I teraz racjonalnie biorąc, postulaty właśnie można by ująć w ten sposób, że skoro kapitalizm polega na własności prywatnej, nielicznych, prawda, i ich decydowaniu przez własne państwo, bo w końcu obywatele niestety wybierają partie, które kształtują prawo w interesie tych klas bogatych. Wobec tego nasze propozycje powinny polegać na wskazywaniu, jak pracownicy powinni mieć zwiększony udział w zarządzaniu spółek, firm w ogóle właśnie prywatnych, udział w zyskach, z czym się wiąże i mniej biedy i jakaś kontrola bardziej oddolna, nie tylko poprzez państwo, poprzez prawo, ale tutaj już w miejscu pracy. Bo socjalizm nie polega na tym, żeby poprzez dystrybucję, że jak próbujemy ratować kapitalizm, jak to robi właśnie u nas w Polsce partia rządząca, ona ratowała ten liberalizm, krytykując go w zasadzie tylko rozwiązaniami ratującymi tenże system. Więc lewicowe postulaty mogły być bardziej silnie wyrażone właśnie w ten sposób, przez podział, rozszerzenie własności i administracji przez pracowników. Dziękuję. Tu mamy ostatnie pytania. Tak. Dzień dobry, Jan Kuziński. Jest sporo osób, które twierdzą, że te wszystkie problemy, które doświadczamy dzisiaj i doświadczyliśmy wcześniej, to jest efekt nauczania ekonomii, sposobu, w jaki nauczy się ekonomii. I teraz krótkie pytanie, jak to się zmieniło przez ostatnie 10 lat i czy zgadzają się Państwo z tą tezą wcześniejszą? Dzień dobry. Przyszło mi do głowy pytanie, kiedy słuchałam tutaj wypowiedzi i to pytanie jest bardzo naiwne, ale chciałabym zapytać, czy w świecie, o którym mówimy, jest jakiś związek między pracą człowieka a pieniądzem? Dziękuję bardzo. No to ostatnie pytanie do Pana z krytyki politycznej. Tak, jako oczywistość Pan przyjął, że Chiny mają autonomię i ofertę. A jak weszły za Mao Tse-tunga, czy tam Deng Xiaopinga raczej te firmy, to najbogatsi ludzie świata i kapitały
one miały pozycję uprzywilejowaną, to co w chwili stare mądrą politykę prowadziły przez te 30 lat i zachowały autonomię, której nie miały, czy zdobyły autonomię od kapitalizmu światowego. Ja uważam, że trzeba by to dowieść, jak jest w Chinach, nie wiadomo, czy tam te kapitały wszystkich krajów bogatych świata korzystają z Chin, robią swoją politykę taką zasłoniętą, zamgloną, którą nie tak trywialnie można by ją rozpoznać, jak ona naprawdę jest. W kuluarach. Dobrze, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie komentarze i pytania. I poproszę teraz naszych gości o odpowiedzi. Może zaczniemy w odwrotnej kolejności, czyli Rafale, zaczniemy od Ciebie. Mhm. Rozumiem, to jest taka runda podsumowania. No, dużo świetnych pytań i uwag. Bardzo za wszystkie dziękuję. Nie będę się odnosił do poszczególnych, bo to trwałoby zbyt długo. Zwłaszcza, że żadne pytanie do mnie tak nie było wprost skierowane. Taka moja podsumowująca uwaga, propozycja. Mnie się wydaje, że patrząc z punktu widzenia lewicy, i co dalej, i próba odpowiedzi na pytanie, co dalej z punktu widzenia lewicy, to jest, wydaje się, że niestety jesteśmy w takim momencie, kiedy stojąc na takich tradycyjnych, socjaldemokratycznych pozycjach, to z tej mąki chleba nie będzie. To znaczy, że jednak, tak jak powiedział pan dyrektor Fundacji Eberta, celnie moim zdaniem, socjaldemokracja podżyrowała neoliberalizm i straciła wiarygodność. Niestety, przy całej sympatii dla tego sposobu myślenia i wielu ludzi, którzy się z tym identyfikują, no jest to formacja, która nie ma w tym momencie koniecznej wiarygodności do tego, żeby zaproponować coś innego. A nawet jak próbuje proponować coś innego, to właśnie nie jest wiarygodna, tak. To też jest jakby siła. W tej chwili socjaldemokraci nie wystarczy, żeby mówili to, co mówi na przykład w Polsce PiS, tak? Bo PiS ma większą wiarygodność, czy to komuś podoba, czy nie. PiS ma większą wiarygodność niż wszelkie próby budowania takiego klasycznego socjaldemokratycznego przekazu. Jedyną drogą moim zdaniem dla lewicy jest pójście o krok dalej, czyli zwrócenie się w kierunku tego, mi się dosyć do mnie przemawia ten kierunek, to jest to, co się zaczyna tworzyć gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii wokół Sandersa czy Corbina, czyli nie socjaldemokracja, a pójście jeszcze dalej i nazywanie tego demokratycznym socjalizmem. Znaczy, że to jest jakby postulat socjalizmu, to jest coś, co trzeba stawić. Już nie, znaczy, na ile socjaldemokracja, no to w praktyce można pokazać, prawda? Dla socjaldemokracji socjaldemokracja mówi państwo, socjalizm demokratyczny też mówi państwo, ale na pytanie o to, jak kontrolować państwo, żeby nie wpadło, nie stało się maszyną autorytarnej opresji, socjaldemokraci za liberałami powtórzą i tak w Polsce ostatnich 3 lat bardzo się na tym skupili, powtarzając sądy, trybunały, instytucje. Dla ludzi to było niewiarygodne, ponieważ wiarygodność tego typu kontroli była bardzo mocno podważona przez praktykę dnia codziennego życia w III RP. To, na czym powinna się moim zdaniem lewica skupić, to jest raczej konstruowanie nowych bezpieczników, które będą to państwo kontrolować, ale nie od strony tych technokratycznych, elitarnych instytucji, takich jak sądownictwo, tylko raczej na przykład od strony kontroli przez pracę, przez zorganizowany świat pracy, przez związki zawodowe. Od tej strony, od dołu. Bardzo, bardzo, bardzo to jest konkretne. Bo ilekroć w Polsce, i to jest ten kołowrót, w którym się cały czas lewica polska znajduje, cały czas jest tylko narzędziem, pionkiem w tej grze, którą sobie tam te dwie frakcje rządzące naszym politycznym życiem, PiS i PO, wyznaczają, prawda? W tym wypadku lewica jest bliżej liberałów, bliżej Platformy, w związku z tym bardzo łatwo ją rozegrać, bardzo łatwo ją zdelegitymizować i tak dalej. Ale dopóki lewica nie będzie się tego bała, będzie się bała, że liberałowie nazwą ich sojusznikami Kaczyńskiego, dopóty lewica nie wyjdzie na
nie pójdzie na własne, nie zdobędzie no, podmiotowości politycznej i takiej mentalnej podmiotowości. I też jej propozycje nie będą w żaden sposób atrakcyjne i dostrzegane. No, pewnie będą mogły być gdzieś tam dyskutowane węższym lub jeszcze węższym gronie ekspertów, tak jak na przykład dziś Krytyka Polityczna opublikowała ten tekst o tej dywidendzie, rodzaju takiego dochodu podstawowego, ale w tej formie takiej dywidendy wypłatności. Świetny pomysł, bardzo zgadzam się też, o tym pisałem w książce, ale dopóki jakby nie zdobędziemy podmiotowości politycznej, dopóty takie mikropropozycje będą tylko ciekawymi ciekawostkami intrygującymi dla bardzo wąskiej grupy, a nie docierające do opinii, nie będące prawdziwym pomysłem na robienie praktycznej polityki i zmianę świata. Prawda? To będzie tylko opis. To będzie zawsze tylko opis. Dziękuję. Pani profesor, bardzo proszę. No, państwo zadali takie pytania, że tu kilka seminariów by nie wystarczyło, bo na przykład pytanie o pomiar PKB. No to ja tylko chciałam powiedzieć tak, że ukazał się raport kiedyś, parę lat temu, OECD, gdzie autorami byli dwaj nobliści, czyli Stiglitz, Sen, pan profesor Stiglitz, pan profesor Sen i pan profesor Fitusi. I to był, myśmy w PTE przetłumaczyli tę książkę, tytuł przetłumaczony to jest Błąd pomiaru, dlaczego PKB nie wystarcza. To jest odpowiedź na, znaczy, bo pan zadał pytanie, czy nie powinno się tego ilościowego PKB jakoś uzupełniać. To już się dzieje, bo już jest globalny indeks szczęścia, a nawet Dania powołała Instytut Szczęścia, jest badawczy Instytut Szczęścia. Ale tu chodzi w gruncie rzeczy, może to dla nas brzmieć dość naiwnie, czy, no bo jak mierzyć szczęście, podobno to stan chwilowy wyłącznie, więc jest to wielki problem, ale nie ulega wątpliwości, że poszliśmy w takim kierunku, że PKB stał się fetyszem, stał się bożkiem. Przecież otwieramy jakąkolwiek gazetę, radio czy ten, to jest wzrost PKB 3,8 czy 4%, więc to jest pański ad vocem. Ja chciałbym tylko coś dodać, właśnie to, co mnie uderzyło i pierwszy raz zacząłem się o tym zastanawiać. Pamiętam w 2011 roku wyniki Pepsi kwartalne. 10 miliardów dolarów, załóżmy jakiegoś wyniku kwartalnego versus prognozowanych 10 miliardów 50 milionów. Następnego dnia Pepsi ogłasza zwolnienie 3000 pracowników i restrukturyzację. W ogóle o czym my mówimy? No. To właśnie. Więc przypisywana Einsteinowi chyba niesłusznie taka sentencja, że żyjemy w czasach, ale to które były lata 40. ubiegłego wieku, że żyjemy w czasach, kiedy coraz bardziej się liczy to, czego nie umiemy policzyć, a coraz mniej się liczy to, co umiemy policzyć. Bo proszę Państwa, PKB, no nie pora, żeby tutaj definicję podawać, ale w największym uproszczeniu to jest suma zysków i zysków tych, którzy mają kapitał, ale także naszych z obligacji i tak dalej, plus płac. I teraz jeżeli PKB rośnie, a poziom życia się ogólnie pogarsza, takie rzeczy się zdarzają, to znaczy, że rozkład tych czynników jest niewłaściwy, albo samo PKB jest niewłaściwe, bo w PKB są dobra i antydobra. Jak wiadomo, od 2014 roku Unia Europejska nakazała wliczanie do PKB prostytucji na przykład, handlu narkotykami i innych elementów. My nie umiemy tego dokładnie policzyć, ale to jest szacowane i się wlicza. Nawet w Polsce to były różne złośliwe opowiastki, jak GUS będzie badał, jakie są zyski, czy jakie są zarobki wynikające z prostytucji. Ale to nie ma się co śmiać, bo to wynika z definicji PKB. Bo PKB mierzy wszystkie operacje, które przechodzą przez rynek i jeżeli ktokolwiek ma zysk i ktokolwiek ma płacę, to powiększa PKB. I teraz same liczby mogą pokazywać, że jest świetnie, a w ogóle może się okazać, że jest
bardzo, bardzo niedobrze i mądre kraje rzeczywiście zaczynają badać szczegółowo jakość. Tym bardziej, że pan pytał o ekonomię od razu. Ja się zgadzam z tym, że my do tej pory nauczamy ekonomii neoklasycznej, takiej, która właściwie wymaga która traci, bo ekonomia, co to jest ekonomia? Ekonomia jest nauką społeczną, pokazującą, uogólniającą te zjawiska, które się dzieją w gospodarce. I w związku z tym, jak się zmienia gospodarka, no to musi się zmieniać i ekonomia. W ekonomii neoklasycznej podstawowym wrogiem i chłopcem do bicia była inflacja. A pan zadał pytanie o deflację. A co z deflacją, którą też przeżyliśmy? I to się z kolejnym pytaniem, czyli odpowiadając na pana pytanie, błąd pomiaru. Mamy problem błędu pomiaru. Ale ten błąd pomiaru nasila się. Dlatego, że są procesy, których w ogóle nie uwzględniamy PKB, bo ich nie umiemy policzyć. No na przykład to, że dostęp do internetu. No to jak? Jak to policzyć? Że ktoś tam czyta w internecie jakieś teksty, których by nigdy nie przeczytał, nie douczyłby się, nie dokształcił, gdyby nie internet. No jak to policzyć? Przez zarobki tych, którzy zarabiają na sieci reklamowe, ale podobny problem mamy z inwestycjami, bo jeżeli mówimy, że jest słaba dynamika inwestycji, to których? Czy inwestowanie w programy komputerowe to jest inwestycja, czy nie jest inwestycja? Jak to się liczy? Jak różne rzeczy, które jakościowo zmieniają naszą sytuację, sposób naszego życia, ale też sposób funkcjonowania biznesu, a w ogóle to się nie mieści w żaden sposób w rachunku PKB. I teraz pan mówił, że mówiąc, że ja powiedziałam, że problemem podstawowym jest obecnie podział, a nie produkcja, to ja mówiłam to w tym sensie, bo pan ma rację, że produkcja jest problemem w tym sensie, że jest szalejący konsumpcjonizm, który zasypuje matkę naszą ziemię różnymi produktami niepotrzebnymi, niszczymy po prostu nasze środowisko naturalne i to wynika z określonego systemu produkuj. System bulimiczny to w urojeniach ekonomii odpowiedź na pana pytanie. Odpowiedzią na pytanie pana, czy dobrze nauczamy ekonomii, odsyłam do książki szwajcarskiego ekonomisty pana profesora Rista, książeczka malutka, Urojenia ekonomii, gdzie on mówi o tym, że ta ekonomia obecna to kreuje system, bulimię systemową, czyli tak jak bulimia polega jedz, wymiotuj, ale jedz, to tutaj kupuj, wyrzucaj, ale kupuj. Więc to tak jakby no i oczywiście mamy jedną ziemię, nie mamy drugiej zastępczej i w związku z tym im bardziej ją zaśmiecimy, zniszczymy, tym bardziej działamy przeciwko sobie, więc w tym sensie produkcja jest problemem, a właściwie nadprodukcja, nie tyle nadprodukcja, tylko podział, bo jeżeli 50% jedzenia z hipermarketów amerykańskich wyrzuca się na śmietnik, a miliard ludzi na świecie głoduje, to znaczy, że coś my ludzie w XXI wieku no nie radzimy sobie z podziałem właśnie z podziałem. I teraz jeszcze tylko jedno, tu jest, te kłopoty ze znalezieniem nabywców, to między innymi bezwarunkowy dochód podstawowy traktowany jest jako dywidenda od tego całego postępu, który się dokonał i przez co możemy produkować taniej, lepiej, więcej i tak dalej. Ale z drugiej strony jest też zarzut, że to jest koncepcja wymyślona przez wielkie korporacje, które nie mają komu sprzedawać, wobec tego bezwarunkowy dochód podstawowy daje im nowych nabywców, więc no, trzeba widzieć dobre i złe strony, ale moim zdaniem to będzie kierunek, który będzie nieuchronny w tych warunkach, jakie są. Najlepszy dowód, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy niedawno poświęcił bardzo dużą część analizy o nierównościach właśnie dochodowi gwarantowanemu, a w Polsce ukazała się książka pana Macieja Szlindera pod tytułem Bezwarunkowy dochód podstawowy. Już panie redaktorze, tylko jeszcze patrzę,
Ja bym nie wiązała tego, co się dzieje, tych różnych kryzysów, tylko z polityką monetarną, z tą, że możemy sobie drukować pieniądze. No jest taka nowa koncepcja nowoczesnej polityki monetarnej, która sprowadza się właśnie do drukowania pieniędzy. Tylko to dodrukowywanie pieniędzy oznacza wybijanie zębów w polityce monetarnej, no bo to przestaje działać. Bo proszę zobaczyć, ile wpuszczono pieniędzy w ramach luzowania polityki monetarnej, a stopy procentowe nadal są niskie. I to nie sprzyja inwestowaniu, no bo jeżeli wpuszczamy dodatkową ilość pieniądza, no to cena pieniądza musi spadać. A dlaczego nie ma inflacji mimo wpuszczania dodatkowych zasobów pieniężnych? Bo mamy syndromy gospodarki nadmiaru, czyli półki się uginają i producenci nie mogą sobie tak dowolnie podwyższać cen. I to, z czym walczymy, to zwalcza sam postęp technologiczny w gruncie rzeczy. Ta inflacja, ja się bardziej bym obawiała właśnie deflacji, chyba że zadziałają spekulacyjne działania właśnie wielkich, silnych rynków finansowych, które mogą rzeczywiście spowodować różnego rodzaju perturbacje w gospodarce. I to jest to zagrożenie, to jest to chwiejący się świat, naruszenie proporcji między sferą realną i finansowe. Bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. To były bardzo dobre, bardzo ciekawe pytania. Tak naprawdę przejechaliśmy się po pełnym spektrum zagadnień, które poruszyłbym, omawiając kapitalizm. Przejdę może do kilku pytań. Spróbuję przynajmniej skomentować w zarysie, bo na pewno nie udzielę pełnej odpowiedzi. Pierwsze pytanie to było pytanie związane z inflacją. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Hiperinflacja i te niemieckie reakcje, gdzie nikt nie mówi o deflacji. I tutaj był przykład Brüninga. To jest rzeczywiście sprawa bardzo problematyczna. W Niemczech opowiada się bardzo często bajki. Ludziom się mówi, że musicie mieć obawy przed inflacją, bo przecież pamiętacie, po wielkim kryzysie ta hiperinflacja w Niemczech, nie możemy jeszcze raz tego zaryzykować. Przy czym deflacja jest znacznie gorsza i ta deflacja szalała na przykład na południu Europy podczas kryzysu, a o tym się w ogóle nie mówi. Ale myślę, że jest z tym związany dość racjonalny powód. Za tym ten powód stoi tak naprawdę. Jest to specyficzna cecha niemieckiego modelu gospodarczego. Dlaczego Niemcy tak się boją inflacji? Otóż stoi za tym rosnące ukierunkowanie gospodarki niemieckiej na eksport. I to nie tylko eksport produktów wysokiej jakości, drogich produktów wysokiej jakości, jak na przykład maszyny czy samochody, ale w coraz większym konkurencja cenowa. Zawsze Niemcy mogli eksportować na przykład rury, jakieś tam produkty technologicznie zaawansowane, ale teraz Niemcy odbierają udziały w rynku, także konkurując z poważnymi rywalami, graczami światowymi, ceną. Czyli w momencie, kiedy będzie realnie niska stopa inflacji, to wtedy mogą być stabilne ceny. Dlatego gospodarka niemiecka jest tak zainteresowana utrzymywaniem niskiej inflacji. Tak więc gospodarka niemiecka jest uzależniona od eksportu, żeby gwarantować niskie ceny. Trzeba mieć niską inflację, w związku z tym Niemcy koncentrują się na utrzymywaniu niskiej inflacji. Tylko że to jest ukierunkowanie gospodarki bardzo problematyczne, zwłaszcza dla innych krajów, zwłaszcza dla innych krajów w strefie euro, ponieważ to, co się działo w Niemczech, doprowadziło do deindustrializacji południa Europy i teraz nie wiem, czy Polska zdecyduje się na wchodzenie do Unii Walutowej z takimi Niemcami.
Tajemnicą jest oczywiście system stosunków gospodarczych, stosunków przemysłowych w Niemczech. W momencie, kiedy pojawia się sytuacja trudna, na przykład w latach 90. można wynegocjować z związkami zawodowymi na przykład wstrzymanie się z podwyżkami płac i dlatego wygrywają Niemcy w walce konkurencyjnej. W związku z tym te historie o hiperinflacji to bajki, a tak naprawdę chodzi o eksport niemieckiej gospodarki. Kolejne pytanie to pytanie związane z globalizacją. Co możemy zrobić z globalizacją? Czy możemy się globalizacji przeciwstawić, czy też nie? Tutaj też myślę, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Prawdę i opowieści o globalizacji. Mówi się o globalizacji, że to jest coś nieuchronnego, przeciwko czemu nie da się nic zrobić, tylko trzeba się podporządkować, dopasować. To jest narracja, z którą mieliśmy do czynienia w Niemczech już od lat 90. Myślę, że to jest narracja fałszywa, zwłaszcza, że takie kraje jak Chiny czy Indie pokazują bardzo jasno, że można się bronić przeciwko niebezpiecznym aspektom globalizacji. Niebezpieczne aspekty globalizacji to na przykład globalizacja rynków finansowych i takie kraje jak na przykład właśnie Chiny czy Indie mają kontrolę nad przepływem kapitału, ale oprócz tego stosują wiele bardziej subtelnych mechanizmów po to, żeby duże krajowe firmy nie były wykupowane przez międzynarodowy kapitał. Skarżyły się już na to firmy niemieckie na przykład. Chiny, Indie mówią nie, utrzymujemy przynajmniej w istotnej części kontrolę nad swoją gospodarką i to jest możliwe. Teraz pytanie, czy coś takiego możemy zorganizować na poziomie Unii Europejskiej? Niestety w ostatnich latach sytuacja wyglądała tak, że Unia Europejska była orędownikiem globalizacji rosnącej na poziomie samej Unii. Bogaciły się na tym głównie rynki kapitałowe. Tak więc mogę powiedzieć, że te idee, te pomysły popularne w Niemczech, że Unia to jest tarcza chroniąca nas przed globalizacją, nie, to jest złudzenie. Unia Europejska jest raczej orędownikiem globalizacji i tu trzeba przeciw globalizacji działać bardziej na szczeblu narodowym. I kolejne pytanie, to jest społeczeństwo okresu powzrostowego. Czy w ogóle powinniśmy kierować się tym wzrostem? To było bardzo dobre pytanie, ponieważ osoba, która to pytanie zadała, powiedziała już tutaj, że zwłaszcza wyborcy na przykład takich partii jak Zieloni, to są osoby majętne, konsumujące bardzo dużo. Oczywiście klasa średnia też jest wyborcami, ale można oczywiście krytykować wzrost w momencie, kiedy osiągnie się odpowiedni poziom, żeby mówić, o, z tego możemy zrezygnować. Wielu ludzi bardzo by się cieszyło, gdyby było więcej wzrostu, ponieważ dopiero wtedy mogliby coś osiągnąć, jakiś poziom, z którego potem można dopiero rezygnować. Chcemy mieć jakiś model, nie chcemy, żeby nasza konsumpcja przyczyniała się do niszczenia środowiska, ale dla bardzo wielu ludzi na świecie, ludzi biedniejszych, jest to coś nieosiągalnego. Kolejne ważne pytanie, które tutaj padło, to było pytanie o naprawę systemu, o alternatywy dla kapitalizmu. Czy najwięcej pieniędzy zarabiają ci, którzy na to zasługują? Jedno z zasadniczych pytań kapitalizmu. Niesłychanie ważne, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Uważam, że jest to pytanie niesamowicie ważne. Zwłaszcza idea na przykład spółdzielni jest mi bardzo sympatyczna i leży mi na sercu. Można by to wspierać, ale także można to postrzegać w perspektywie długoterminowej. W tej chwili mówi się, na przykład Lewica też mówi o wspieraniu ruchu spółdzielczego. Moglibyśmy w ten sposób wygrać z prawicą. Owszem, ludzie mówią fajnie, spółdzielnie, to
spółdzielnie, ale nie uda się rozwiązać przy ich pomocy wszystkich problemów. W obecnej sytuacji ludzie troszczą się o to, żeby przeżyć i mają obawy, żeby przy następnym kryzysie nie pojawiły się, nie spotkały się z poparciem tendencje narodowe czy faszystowskie. Mają jednak inne problemy. Czy dobrze uczymy ekonomii? Kolejne pytanie, które tutaj zostało zadane. Jak to wygląda na poziomie uniwersytetów czy szkół wyższych? Moim zdaniem w Polsce sytuacja pod tym względem wygląda lepiej niż w Niemczech. Otóż w Niemczech na poziomie uniwersytetów w ciągu ostatnich 15, może 20 lat nie ma... U nas podobnie, mówi pani profesor. Mówię, że nie ma ani jednego poważnego ekonomisty, który by się wyłamywał. Czyli oni są na przykład zatrudnieni na politechnikach albo gdzieś na przykład na socjologii w Duisburgu. W Siegen może ewentualnie jest jedna osoba, która się tym zajmuje. Czyli mówię, że nie ma praktycznie ekonomistów, którzy byliby rzeczywiście nieortodoksyjni. I mówią studenci, studentki, wystarczy, koniec tego, już nie możemy słuchać tych ortodoksów. I muszę powiedzieć, że napawa mnie to nadzieją. W Wielkiej Brytanii ten ruch przeciwko ortodoksom jest mocniejszy niż w Niemczech. Poznałem kilka koleżanek, kilku kolegów z Niemiec i moi koledzy, moje koleżanki są znacznie bardziej progresywni niż koleżanki i kolegi z Niemiec, tak więc chętnie z nimi współpracuję. A na zakończenie jeszcze było pytanie związane z walką kulturową, walką, jeśli chodzi o LGBT, o równouprawnienie, to jest to, czym zajmuje się lewica. Oczywiście w Niemczech też była taka dyskusja w latach 90. Także oczywiście na lewicy. Rozwiązania, które zostały wprowadzone, są raczej progresywne. Już się mniej teraz na ten temat dyskutuje. Coraz mniej kontrowersyjne są te rozwiązania i myślę, że taka liberalizacja dobrze zrobiła społeczeństwu niemieckiemu. Ale to nie są klasyczne sprawy lewicy. To jest klasyczny liberalizm. Jeżeli lewica koncentruje się na takich kwestiach, to z mojego punktu widzenia nie będzie miała szans. Powinna koncentrować się na poprawie sytuacji socjoekonomicznej, na poprawie stosunków pracy, na wprowadzeniu lepszej polityki przemysłowej, bo jeżeli skoncentruje się na liberalnych walkach o kulturę czy różne aspekty socjologiczne, to przegra. Bardzo, bardzo dziękuję pani profesor, panu profesorowi, redaktorowi. Panie przewodniczący, ja muszę jednak, poczułabym się nie w porządku. To bym prosił krótko. Otóż było pytanie o partycypację, o społeczną partycypację. Ja myślałam, że będzie jeszcze jedna runda. Musimy kończyć za 3 minuty. Ale właściwie nie odpowiedzieliśmy na to, na pytanie takie, jak to dalej, ten bałagan cały, który się wytworzył, jak to porządkować. Pan mówi, że nie porządkować kapitalizmu, tylko szukać czegoś innego. System partycypacyjny. Ja myślę, że na system partycypacyjny to jest pora najwyższa, bo system partycypacyjny umożliwia społeczną kontrolę. I jest taki ranking, to tylko to panu chciałam powiedzieć, że system, te kraje, ranking OECD, co jakiś czas, że te kraje o wyższej partycypacji społecznej mają lepsze wyniki. To widać w krajach skandynawskich zwłaszcza. Natomiast my zafundowaliśmy sobie system, pan Rafał Woś o tym pisał, że właściwie tam różne formy partycypacji pracowniczej, rady pracownicze, czy jakieś na przykład w radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw, osoby, mieszkańcy miasta, którzy by dbali o interesy miasta. No myśmy to ochoczo powykręcali wszystkie te bezpieczniki właśnie i przez 30 lat transformacji mamy antypartycypacyjny
system w gruncie rzeczy, a jeżeli nie ma kontroli społecznej, no to musi dochodzić do różnego rodzaju nieprawidłowości. I ja czuję zawsze, jak pokażę zresztą takiej dyskusji, to czuję taki niedosyt, potem idę do domu i zastanawiam się, czego jeszcze nie powiedziałam. Ale na pewno warto sięgnąć, jest taka książka pana przetłumaczona teraz niedawno na polski. Ona może nie jest na najwyższym poziomie naukowym, ale panowie mogą się ze mną nie zgodzić. To jest pana Klausa Schwaba, tego założyciela Forum w Davos, która się nazywa Czwarta Rewolucja Przemysłowa. I on właśnie w tej książce, odpowiadając na te pytania o inflacji, deflacji, te, które zostało, to pytanie zostało tu zadane, powiedział, że to jest największa zagadka współczesnych czasów, dlaczego nie ma inflacji w sytuacji luzowania polityki pieniężnej. A ja myślę, że to nie jest taka zagadka, bo postęp technologiczny sprawia, że po prostu szybciej i lepiej produkujemy i w związku z tym producenci nie mogą się rozszaleć z cenami. Ja tylko chciałam przeprosić, jeżeli za coś, jakieś pytanie nie odpowiedziałam, ale no... To mówię, każde pytanie będzie, państwa gratuluję, to jest pytanie na jedno seminarium odrębne. Na pewno będzie jeszcze okazja. Mam nadzieję, że pani profesor przyjmie nasze kolejne zaproszenia. Dokładnie. Chciałem państwu bardzo podziękować. Państwu chciałem podziękować za udział i za pytania. I właściwie nie mam żadnej puenty przygotowanej. Chciałbym państwa zachęcić, aby wziąć sobie publikacje, które leżą przed wejściem. Dwie z nich są poświęcone przeszłości ruchu postępowego, a druga z niej jest poświęcona przyszłości. Polecam je, bo jestem ich autorem. W tej poświęconej przyszłości między innymi wskazuję, że partycypacja pracownicza może być tym czymś, co w Polsce może odróżnić lewicę od Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości w ogóle ani razu nigdy w żadnym ze swoich dokumentów chyba strategicznych nie zawarł postulatu zwiększenia demokracji ekonomicznej i zwiększenia partycypacji pracowniczej, więc to jest ten motyw. I na zakończenie taka refleksja w nawiązaniu do pytania o globalizację, bo wydaje mi się, że największym błędem lewicy, tej lewicy socjaldemokratycznej, było to, że w latach 90. jej liderzy przyjęli takie bardzo deterministyczne podejście do globalizacji. Nawet są takie cytaty z Tony'ego Blaira czy z Billa Clintona, którzy mówili, że globalizacja to jest coś tak naturalnego, jak po tym, że po wiośnie przychodzi lato, a po lecie przychodzi jesień, i że nie traktowali tego jako po prostu gry sił społecznych, gry sił ekonomicznych i zjawiska, które można także politycznie i w sposób demokratyczny kształtować. I to, co według mnie jest czymś bardzo pesymistycznym w 10 lat po kryzysie, to to, że pierwsze reakcje były takie, że jest nadzieja na polityzację, ponowną polityzację mówienia o gospodarce. Natomiast po 10 latach widzimy, że nadal ten model ekonomiczny jest traktowany jako pewien model naturalny, technokratyczny. I wydaje mi się, że podobny problem mamy z Unią Europejską. Znaczy, jest to próba krytyki tego, jest tak zwana kopisowska propaganda. Tak, ale wydaje mi się, że to, przed czym stoją środowiska progresywne, no na przykład teraz, w przededniu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, to jest polityzacja mówienia o Unii Europejskiej, znaczy jako o pewnym modelu, który jest modelem politycznym, a nie technokratycznym, i który w swojej polityce gospodarczej, także za polityką gospodarczą Unii Europejskiej, kryją się ideologiczne założenia. I trzeba po prostu zerwać tą zasłonę, tą technokratyczną zasłonę, która do tej pory skrywała dyskusję Unii Europejskiej. W Polsce to będzie wielki problem, żeby przełamać ten dyskurs, który będzie polegał na mówieniu, że jesteśmy pro- albo antyeuropejczykami, podobnie jak w Niemczech, ale jeśli lewica tego zadania nie podejmie, to właściwie jej sens istnienia stoi pod znakiem zapytania. Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że te tematy będziemy mogli kontynuować w najbliższej przyszłości, być może skupiając się bardziej konkretnie na bardzo konkretnych propozycjach, jakie pojawiają się na tym rynku idei i jak je inkorporować do bieżącej polityki. Tymczasem życzę państwu miłego wieczoru.